Szwalkowskiego. Ja po pierwsze chcę zadać w sprawie boiska w Kaliszu, czy będą środki na wykonanie ciągu pierwszego, jak rozumiem, wzdłuż tego boiska i na tym pochwyty. Ja o tych środkach, które ewentualnie jak o tym wiemy, już chciałbym powiedzieć taką dość krytyczną informację. Pierwsze rozstrzygnięcia spływają, bo my jeszcze formalnie nie mamy tego pisemnie, ale z informacji takich przekazywanych z ust do ust wiem, że jedna jest przeoczona, to praktycznie obawialiśmy się o pewne potrącenia, jednak są one śladowe. Kolejne rozpływały i ja przedstawię Radzie zakres i wielkość tych środków, również jeśli chodzi o kwestię tych pochwytów. Tak samo zresztą w Kaliszu, jak i jednej strony tych pochwytów w Trzebuniu. Z wykorzystaniem zgromadzonego w szkole w Kaliszu obrzeży krawężnikowych i z materiałów, które dobierzemy, określimy potrzeby materiałowe i też koszt ewentualnie wykonanych robót. Jeśli chodzi o drugą interpelację, to praca dotycząca mieszkańców w kierunku cmentarza, tak? To jest osiedle po lewej stronie, tak? Znaczy na cmentarz idzie po prawej stronie, tak się budowa. Tak, tam są te tereny. Proszę Państwa, jeśli chodzi w ogóle o rozwinięcie sieci wodociągowej, to jak Państwo pamiętacie, stawka za 1 metr sześcienny wody w roku 2012 jest taka sama, jeśli chodzi o ceny wody i praktycznie propozycja, którą zgłaszałem, która uwzględniała ewentualnie zainwestowanie tych środków uzyskanych w odtworzenie i rozwinięcie ewentualne sieci, no nie znalazła akceptacji. Stąd też ciągle przy takich sytuacjach, które tutaj akurat mamy do czynienia, ale także i w innych przypadkach jest taki postulat jednej z właścicieli gruntu zurbanizowanego z Trzebunia, ale także i inne przypadki są, gdzie pojawiają się postulaty o zdjęcie sieci wodociągowej. Na dzisiaj my, jak Państwo wiecie, nie dysponujemy środkami, aby móc takie instalacje wykonać. Gdy będziemy po przetargu na kanalizację radomską z wodociągiem, to możliwe jest, i to jest bardzo prawdopodobne, że przetarg ten będzie na kwotę niższą niż planowaliśmy, to uwolni nam środki i wówczas ewentualnie powstanie możliwość rozwinięcia sieci wodkan w takich punktowych miejscach, które też między innymi pytał Pan Radny. Trzecia informacja to rzeka w Kaliszu i lipa, która tam się znajduje. Jeśli chodzi o rzekę, to rozumiem, że tam jest zanieczyszczenie tej rzeki. Tak. Tutaj podobną sytuację mamy aktualnie w Radzuniu, gdzie Związek Hodowców Ryb bodaj, czy w prawie rybacy zwrócili się do nas z wnioskiem o dokonanie sprawdzenia, czy nie ma przypadków, aby ścieki były i mogły ewentualnie migrować w taki czy inny sposób być zrzucane w kierunku na rzekę Raduńską. Już startowała komisja, mieszkańcy są powiadamiani o wizjach lokalnych. Również w tej sprawie tutaj na wniosek pana radnego poinformujemy mieszkańców, że taką kontrolę, taką wizję lokalną przeprowadzimy, czy przypadkiem do tej rzeki też ścieki nie są zrzucane. Bo jeśli chodzi o powód ewentualnie, no to w przypadku Raduńskim mamy też i zleciliśmy wykonanie trzech badań jakości wody, czyli w
górnym biegu tego strumyka, w środkowym na wysokości tego mostku i przy ujściu. Trzeba po prostu najpierw też identyfikować skalę ewentualnego oddziaływania ścieków na ten ciek wodny, ale tak czy inaczej taką wizję przeprowadzimy. Jeśli chodzi o Lipę, to jest ta Lipa przy tym mostku, co przy drodze wojewódzkiej biegnie. Myślę, że teraz wiosną pan sekretarz odnotuje, pan kierownik również w piątek mamy takie spotkania kierowników referatów, gdzie między innymi tego typu sprawy są na bieżąco omawiane i też z tygodnia na tydzień jest podana informacja o ich realizacji, gdzie deklaruje, że tą sprawę Lipy. To jest chyba pień, to nie jest unia, ale rośnie. Rośnie, tak, może Lipy też podniesie. Drogi, tutaj było kilka interpretacji odnośnie dróg szybkowych. Przypomnieliśmy pana radnego Andrzeja Nacielskiego. I teraz się pojawiają, rozmawiając z potencjalnymi wykonawcami napraw tych dróg, zakładamy, że początek kwietnia to będzie pora, gdzie równiarki będą zaprowadzały wyrównanie tych dróg. Państwo wiecie, 64 km dróg mamy powiedzmy w swoich zasobach do równania. Będziemy oczywiście tam zaczynali, gdzie są dowozy uczniów do szkół. Mamy taką pogodę, że nie ma problemu, ale gdyby to tylko było bliżej, na pewno ten sam dróg po zimie będzie wymagał gruntownych napraw. Tutaj jeśli chodzi o, już taka dyskusja, też nie była taka konferencji a propos odśnieżania, to nie było w tym roku specjalnie dużych obawów śniegu, ale tam gdzie były, to staraliśmy się w miarę sprawnie tego odśnieżania dokonywać i wiele głosów pozytywnych docierało. Oczywiście były też i głosy w drugą stronę. Nawet taki był głos, gdzie jeden z właścicieli nieruchomości telefonicznie spytał mnie, czy jakim prawem gmina odśnieża jego drogę. On sobie nie życzy, żeby na jego drogę wjeżdżał sprzęt i odśnieżał go. Jak się okazało, że to nie gmina odśnieżała tą drogę, tylko Pułk Nadleśnictwa, który ma swoje drogi, też zleca odśnieżanie i nie mogąc wyjechać z terenów leśnych, no musiał przejechać drogą tej prywatnej osoby. I pana radnego Andrzeja Nakielskiego, termin wartości zawody. No i tutaj my przygotowaliśmy umowy w takim trybie 3-miesięcznym, ale no, to może jest rzeczywiście uciążliwość, że wchodzić teraz będą chyba rzadziej, ale więcej. No ale to też chyba zobaczymy, jaki będzie oddźwięk. Jeśli byłby taki totalny oddźwięk na nie, no to oczywiście możemy takim suplementem do umowy to zmienić, ale uważam, że no praktyki, jak powiedziałem wcześniej, są różne. Są praktyki dwumiesięczne, kiedyś były 3-miesięczne. Gdyby to było w urzędzie gminy, to tam były 3-miesięczne i to jakoś było akceptowane, więc myślę, że to z punktu widzenia, jeśli pani skarbnik i z punktu widzenia ilości odwiedzi u tych odbiorców, to ta częstotliwość jest taką, moim zdaniem, przyczynnością w miarę optymalną. Projekt edukacja klasy 1-3 został ogłoszony przetarg około 15, czyli za 17 zostanie rozstrzygnięty i w tym trybie, tak jak w projekcie, jak w ogłoszonym przetargu jest, zostanie przeprowadzony. Kolejna edukacja to drogi szybko, na to już mówiłem, o projekcie również edukacja pani Celiny Hiller. A propos wypowiedzi na temat pan radny Kuczkowski spowodował wystąpienie do budżetu. Ja, to nie są moje słowa, więc
nie biorę jakby... Znaczy jest to po prostu ten temat, ja się wypowiadać, skoro czegoś nie mówiłem, to też mi trudno do tego się odnosić. Skąd inną, tylko powiem, że jak się łatwo domyśleć, chodzi tutaj konkretnie o koszty dowozu uczniów do szkół, to mogę jednoznacznie stwierdzić i pozwolę skarbić o ewentualne potwierdzenie, że są one z punktu widzenia budżetu gminy niższe. Jeśli Panią Radną interesowało, o ile niższe, to też jest oczywiście do wyliczenia. Miesiąc do miesiąca, znaczy w roku 2011, 10, 11 i 11, 12 w roku szkolnym. To możemy wyliczyć, myśmy to wyliczali, ale to są dane na koniec roku 2011. Ja ich nie mam akurat przy sobie, ale jeśli tylko taka wola jest, to ja deklaruję, wszystko już Wam deklaruję, powiedzmy, że taka jest moja intencja, że takie dane możemy Pani Radnej bądź całej Rady przedstawić. Kolejna interpelacja to interpelacja Pana Radnego Kuczkowskiego a propos tłucznia na drogi. Myślę, że tutaj ona też się wpisuje w tą wypowiedź o kwietniowych naprawach dróg, więc kontynuując, że Fundusz Sołecki, która pragnęła Pana Sołtysa już z Radnia i też potrzebuje, przepraszam, Radnia jest i będzie, taka sesja będzie. Nie ma Pana Sołtysa z Trzebunia. Fundusz Sołecki też zakłada tam roboty drogowe, jakieś środki, więc myślę, że adekwatnie do pośrednich i potrzeb i rozwoju. Pole we wiosce, tak, głównie drogi. Bo można zakładać asfalty, to my już będziemy kupowali tańsze, bo nie będziemy chodzili pożyczność. No ja tutaj odnośnie kupowania kruków też się nie będę odpowiadał. Dla mnie można bez kruków. I druga interpelacja, chodnik przy ulicy Przyrody Powiatowej. Stronę na Sominy, po lewej stronie, czyli do posesji Pana Kuchty. Tak jak wiemy, jest problem związany z istniejącym budynkiem, czyli takim na posesji Pana Żywickiego. Tam za tym drogi powiatowej już próbowały różnych podejść. Pan Żywicki, tak, Pan Żywicki, ten pochyły szałerek, tak to nazwijmy, tego szałerka broni jak Castro socjalizmu i pewnie będzie go skutecznie go broni i on na pewno stoi w kolizji z ewentualną możliwością wykonania chodnika na tej drodze. Powinno. No nie da się, bo jak wiemy, praktycznie wchodzi prawie w pas jezdni i ominąć się go nie da. Wiem, że drogi powiatowe próbowały różnych sposobami ten problem rozwiązać, ale do tej pory no, nie udało się. My na pewno wystąpimy do Zarządu Dróg Powiatowych, aby w swoich planach inwestycyjnych podjęli ten temat. Myślę, że i tutaj jest wsparcie ze strony radnych powiatu kościelskiego też będzie po prostu inną. Wiem, że chodnik w ubiegłym roku, 2 lata temu Trzebuniu też powstał właśnie w związku z takimi interpelacjami i potem skutecznym działaniem w tej sprawie. I ostatnią osobą, która składa interpelację, to Pan Przewodniczący i pierwsza interpelacja dotycząca ulicy Topiecka. To ja na koniec zostawię, a wpierw interpelację odnośnie sytuacji na naszej oczyszczalni i tu ja oddam głos Panu kierownikowi, bo on zna sprawę odpoczynku.